Witam wszystkich. Rzadko nagrywam, ale już może się to zmieni. Chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów na temat właśnie odcinka, który oglądałem, na nam zależy. Więc dzisiaj będzie właśnie o tym. Witam i tak, zobaczcie, bardzo mi przypomina, jak ktoś nie wie, to należy ten odcinek obejrzeć dla każdy kto chce wziąć w tej chwili kredyt. I dlaczego nadaje o tym na tym właśnie kanale Fiat Marines? Dlatego, że w założeniach większość z nas pracuje na etacie i większość z nas nie jest przyzwyczajona, powiedzmy, do brania takich, powiedzmy, kredytów, a, a bardziej do pracowania i odkładania tak? i ładowania się w kredyty niezbyt dobre. I tutaj jak już powiększacie swoją powiedzmy wiedzę na temat ekonomii, na temat inwestycji, to ten kredyt jest bardzo dobrze tutaj um, osaczony. Chodzi o to, że nie jest to kredyt dla ludzi biednych, czyli takich, którzy po prostu mogą, znaczy chcieliby go wziąć, bo nie mają innej opcji, tylko jest to kred dla ludzi, którzy już mają część swoich po prostu tutaj odłożonych pieniędzy i mieliby go tutaj ładować. Są tam też takie małe pułapki, jak ubezpieczenie, które trzeba od razu z góry tam chyba 25 tysięcy zapłacić. To wszystko jest w tym odcinku. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że w Polsce całe te podniesienie właśnie z tego odcinku teraz, jak oglądałem tutaj, będzie trwało około właśnie półtorej roku, czyli mniej więcej zaczynając od teraz do powiedzmy końca 2024 powinniśmy zobaczyć jeszcze taki fake boom, taki fake out, czyli piątą falę powiedzmy tego diagonal, jak tutaj wzrastamy powiedzmy, jakbyśmy sobie wykres narysowali powiedzmy w taki sposób, że e, gospodarka w Polsce powiedzmy rosła tutaj przez ostatnie powiedzmy 15 lat, tak i teraz mieliśmy taki ten powiedzmy touchdown tutaj i teraz się rozpędzamy, ok tutaj właśnie i tu mamy nasz ostatni, to jest tak zwany ostatni tutaj diagonal, gdzie już wolumen tutaj zaczyna nam się zmniejszać, okay, a ceny rosną dramatycznie. I tu już widać w Polsce, że nie mamy jakby siły nadążać za tymi cenami, i ten boom kredytowy, zaraz tu jeszcze powiem parę słów o nim, może napędzić całą gospodarkę i jeszcze bardziej podpiąć tą inflację wyżej i jeszcze bardziej wszystko rozgrzeć do ostatniego momentu, a później po prostu będzie problem. I teraz, tak. Dlaczego problem, więc dlaczego brać taki kredyt? Oczywiście nie namawiam na żaden kredyt, tylko pokazuję na podstawie tego odcinka, że warto go przesłuchać i sami, sam każdy zobaczy, jak to wygląda. Chodzi o to, że. Chodzi o to, że kredyt jest mało procentowany, jednak jeżeli będzie szybko spłacony, jest to dobrą opcją naprzeciw inflacji, prawda? Cały czas jak inflacja jest wyższa, a kredyt oprocentowy jest niższy, to czemu nie? Ale ten kredyt, tak jak to na samym początku mówią, ok, um, no bo na przykład powiedzmy, że inflacja jest w tej chwili, no była powiedzmy prawie 20%, tak, a normalny kredyt był na poziomie tam, nie wiem, 6,5 czy tam 7,5 te stopy procentowe poszły. Tak? Więc i tak była dobra opcja, powiedzmy, żeby takie coś brać. Tylko po prostu odsetki naliczania tego wszystkiego powodowały, że ludzie biorący ten kredyt na powiedzmy ze stopy jednoprocentowej, jak im wszystko urosło, no to nie było takie dobre. Tak dużo ludzi nagle obudziło się z ręką nocniku. Dlatego ten kredyt. Jest praktycznie dla ludzi, którzy mogą to spłacić, powiedzmy, mają pracę dobrą i mogą go spłacić. I teraz tak. Z założenia, z założenia, dużo ludzi prawdopodobnie będzie sprzedawać, znaczy dużo tych pośredników kredytowych będzie sprzedawać ten kredyt ludziom, ponieważ jest to 2%. I teraz słuchajcie, to wszystko przypomina mi film The Big Short. I to, co było w Irlandii w 2007 roku, gdzie kredyty były dawane z minimalnymi wkładami po prostu, aby tylko brać, 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 a później po prostu zabrakło tego paliwa i wszystko runęło. Tak? tak jak w Stanach obejrzyjcie sobie film właśnie The Big Short i zobaczycie dokładnie, jak to właśnie wyglądało, jaka była geneza tego wszystkiego, że ludzie brali po 3, 4, 5 kredytów i po prostu nie dali rady tego spać. Więc w tym momencie, jak się ktoś kwalifikuje, to zobaczcie, 2%, tak, świetnie. ktoś ma. Ktoś ma PLN-y, ok, i wypłatę? Świetnie. Kredyt będzie na przykład na 15, tam 30 lat, bo są opcje tutaj, to proszę obejrzeć sobie ten odcinek. Świetnie. Można go nadpłacać po 3 latach? Świetnie. Można tam jeszcze zrobić tak, żeby bez wkładu własnego, bo jeszcze można tam z takiego yy, banku, jakiejś tam instytucji dostać jeszcze 100 tysięcy? Świetnie, tak? 500 tysięcy łącznie może dostać? Świetnie. Dobra. I teraz tak. Tam jeszcze nawet chyba 600, jak są rodziny, ale to obejrzyjcie sobie ten film. I teraz yy, słuchajcie. Wszystko jest pięknie, tylko jest jeden ukryty warunek, tutaj gwiazdkę należy postawić, że każdy spłacający będzie posiadał pracę. Więc jeżeli osoby, które zarabiają całkiem nieźle, są pewne w swojej pracy, um, spłacą ten kredyt w ciągu pięciu powiedzmy lat, dobra? bo prawdopodobnie pierwsze nadpłaty dopiero będzie można robić, jak uderzy silna recesja w Polsce. Pamiętajcie, to jest, to jest bardzo, bardzo ważny punkt, bo e, jak tam się dowiecie, dobra? E, w, tym, w tym filmie, że dopiero po trzech latach można robić takie nadpłaty. I powiedzmy, że dopiero później będzie można nadpłacać, więc jeżeli wasza praca to wytrzyma i wy to wytrzymacie, powiedzmy, że macie swoją działalność, jesteście u siebie zatrudnieni, więc znacie, jaki, powiedzmy, ma biznes, Wasz koordynaty, to wtedy czemu nie, prawda? I właśnie nakręciłem, nakręciłem ten film tutaj, żeby niejako zareklamować tutaj, bo genialny, ten genialny film jest nam zależy, ale też chcę powiedzieć, że należy pamiętać, iż tutaj głównym problemem o tutaj głównym problemem będzie posiadanie pracy jak wypadniemy z tego trójkąta. Z tego gospodarczego trójkąta z tego wzrostu będzie bardzo 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 yy, krucho później. Po prostu już to widziałem na własną oczy i wiem jak to wygląda. Więc jeżeli jesteście pewni to czemu nie. Ale jeżeli pracujecie na etacie i wasza firma powiedzmy jest taka yy, 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 to jest to bardzo duże ryzyko. Bardzo duże ryzyko bo po prostu to może być skonfiskowane jak to było w Irlandii wiele i to naprawdę wiele rodzin straciło swoje domy. Także taki tutaj właśnie odcinek. pamiętajcie, gdziekolwiek będziecie oglądać właśnie o tym kredycie, zawsze sobie zadajcie jedno pytanie, czy moja praca, jak już rynek sięgnie recesję, jak już wypadniemy z tego, będzie nadal utrzymana? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, no to nie wiem, ale czas chyba się dogadać z, z pośrednikiem kredytowym i zobaczyć, jakie ma się szanse. To tyle, na razie trzymajcie się, cześć!